Dzisiaj późno wyjechaliśmy, dlatego ściemni mi się szybko, chyba nie nagram dużo. Co lewetki wiozą. Patrzcie, co się na Ukrainie dzieje. Dziobana przodem. Ale jakże przyjemnie UA jedzie. O, skubańcy. Zawsze jechały Corsy 98, Fiesta 97 albo Corsa C 2001. Mondeo. Będzie starsze graciki. A tu ładna rypa na przodem. Piękna sztuka marki BMW. Jakaś USA, czy raczej salon. Wszystko Mitsubishi, czyli różne modele. Salon, salon, do salon, do salon, salon. Przeprowadzka. Biorąc pod uwagę ilość lawek. O tu! Nie seplenimy. Biorąc pod uwagę ilość lawek, jak dzisiaj była laweciarzy z Europy, to kurde. To wywózka jest nagminna, notoryczna i bezapelacyjnie legalna. Akurat Polska. Ten pusty, dziwię się. Takie możliwości i na pusto, dziwię się. Coś tu mamy wyhaczone. Coś się przemieszcza. Albo kuźwa E36, E36, no co ja? Pewnie, że E36. Kultowo, pięciodrzwiowa. Już 16:40, już ciemno. Co my tu mamy? Polóweczkę? Popularnik czy? Tak jest. Około 2,5 rok. Pusty może. Pięknie. Czy mi to majaczy za tirem? Zapierdziela. 1-3. 1-2. Dobra. Znowu polo. Gangsterka jakaś, no. Po tatajce na zwężce, kuźwa coś. Tir zaczął gwałtownie hamować. Tam no cisza, to jeszcze pomrugam troszkę, się do panie wbili. Coś tam się wydarzyło, spadł ktoś z wiaduktu. Tu może sobie wyskoczę. Laweciarz zgubił auto, kuźwa, trzymaj mnie. Daj sobie wyjadę trochę. Przypina pasa. Uciekli. Jakiś Suzuki Jimny, kuźwa. Co za okolica, ja pierdzielę. Też nie ma jakiegoś wózka służbowego. Dobrze, na taczkach to wiedzieć, czy jakimś innym wózkiem siatkowym, ja pierdykam. Gdyby tak korek takie w zwężce, to nawet się nie ma gdzie wysikać. Ciemno, choć oko wykol. Piękny merolek. Merivka, też tak oni się kupiliśmy. W silniku 1.6. Jedź GT Line. Też o GT Line, a 180, jak nic, bo nie idzie chama dognać. Lekkie te Francuzy, wiecie. Ja mam masę. O tym ja sam trochę ważę. Ja sam ważę. Coś wyczaiłem na pacę. No nie wiem co to. Ale Słowak wiózł. Coś świeżego tachał. Zdenek Smetana jechał na Hawranowice. A ja wracam sobie spokojnie. Kupiliśmy raz, dwa, trzy, cztery auta dzisiaj. Bardzo przyjemny wyjazd. Pogoda była od 0 poranku, czyli delikatny szronik. Zobaczycie drapanie drapaczką po szybach. Pan Roman zawsze przygotowany na najgorsze. Natomiast koło 9:30 już, tak się wyrażę, puściły lody. Słońce wyszło i
można było normalnie pracować jak cywilizowany człowiek. Pozdrówki, lecimy, łapiemy jeszcze jakieś może lebedy się napatoczą w tych ciemnościach. Chociaż dopiero godzina 18.34. O tej porze latem to jest środek dnia. Ale już blisko, wiosnę czuć. No ja wiem, wiem, że czuć. Styczeń dopiero. Rano Mysłowice śmigały. Teraz to już coś tochają na pace. Niebiska piękna, taka po 11 roku, bardzo przyjemny towar. Świeża buła. Każdy pcha się, byle tira wyprzedzić. A tir nie daje za wygrane już od wielu kilometrów. Tir jest duży i myśli, że w związku z tym może na asfalcie więcej. Jednakże czasami te wyścigi przeradzają się w zakorkowanie lewego pasa na kilka dobrych chwil.